Jeśli kojarzycie choć trochę anglojęzycznego RPGowego YouTube'a, to na pewno słyszeliście o Critical Role. Jest to grupa znerdziałych aktorów głosowych, która postanowiła streamować swoje sesje z Dungeons & Dragons i tak stali się praktycznie popkulturowymi symbolami tego typu rozrywki. Kula śnieżna związana z ich popularnością pędzi na tyle, że zachęca dziesiątki tysięcy osób do zostania graczami lub mistrzami gry. I tu natrafiam niestety na jeden problem. W pierwszej wielkiej fali popularności Critical Role do grona graczy D&D zachęcono tym, co widzieli. Dołączyła spora liczba nowicjuszy i pomyślicie, ej, co mogło pójść nie tak? Ano odpowiedzią na to pytanie jest Matthew Mercer, czyli mistrz gry z Critical Role. Nowi gracze grający swoje pierwsze sesje mieli pretensje do swoich DM-ów, bo nie prowadzili przygody tak dobrze jak Mercer. To zjawisko zostało już dokładnie opisane i nazwane w społeczności jako efekt Matthew Mercera. W tym filmie przyjrzymy się jednak mniej eksplorowanej stronie tego zagadnienia, jaką jest fakt, że wiele narzekających w ten sposób graczy nie daje szansy na ciekawe prowadzenie historii mistrzowi gry, ponieważ nie odgrywają oni dobrze swoich bohaterów. Matthew Mercer jest wspaniałym DM-em, ale jego gracze mają równy wkład w sukces ich kampanii. Tak więc macie tu ode mnie 5 rad, jak zostać lepszym graczem. Zapraszam! Nie metagame'ujcie. Pamiętaj, że twoja wiedza nie jest równa wiedzy twojej postaci. W naszej kampanii wszyscy gracze wiedzą, że postać prezesa posiada kamień, który możliwie jest źródłem wielu problemów drużyny. Lecz pamiętamy o tym, że Bev, Bartolf i Petronella tego nie wiedzą. I nawet w sytuacji śmiertelnego zagrożenia ta informacja nie pojawi się im magicznie w głowach, jeśli Wilfast uprzednio im tego nie powie. To samo tyczy się tego, że jeśli w danej scenie nie ma naszej postaci, to staramy się raczej trzymać język za zębami, żeby nie psuć sceny innym graczom. Graj taką postacią, aby grało się dobrze. Jeśli tworzysz swoją pierwszą postać, to stwórz ją, aby była podobna do ciebie pod względem osobowości. Takim bohaterem będzie ci się na początek grało najprościej. Oczywiście jeśli czujesz się na siłach, żeby aktorsko udźwignąć jakąś odjechaną postać w stylu chaotycznie neutralnego gnomiego kucharza Gnordona Ramseya, to droga wolna. Nie dziel się całym backstory z graczami na początku gry. Ja wiem, że jak napisaliście historię swojej postaci, jesteście z niej dumni i tak byście chcieli się nią pochwalić, że od razu opowiedzielibyście ją wszystkim bohaterom, jakich tylko napotkacie. Ale pamiętajcie, że czasami warto się trochę powstrzymać, w szczególności jeśli w przeszłości naszej postaci byli ludzie lub wydarzenia, które mogą odbić się echem w jej nadciągających przygodach. Wtedy stanowi to fajny efekt zaskoczenia dla reszty członków drużyny. Nie grajcie na zasadzie gracze versus mistrz gry. RPG to takie hobby, gdzie od tego, czy będziemy się dobrze rozumieć i nie robić rzeczy na przekór innym, zależy, czy dobrze spędzimy czas. Dla przykładu, w drugiej sesji naszej kampanii miały miejsce dwie sceny, które dobrze obrazują właśnie takie zdrowe podejście. Pierwszą z nich jest moment po pokonaniu zabójców, kiedy Petronella postanowiła pozbawić nieboszczyków zębów, w których mieli truciznę. Wszyscy mieli te kapsułki z trucizną? Wszyscy mieli te kapsułki z trucizną. Czyli jest parę nieużytych. Trzy są nieużyte. Zabieram je. Była to czynność, której mistrz gry nie przewidział, a ponieważ nie było to sprzeczne z postacią Julii, pozwolił jej to wykonać. Mistrz gry, który grałby przeciwko graczom, nie pozwalałby na akcje, których nie przewidział, a dzięki którym postacie graczy zyskują lekką przewagę. Więc w analogicznej sytuacji mogłoby się zdarzyć, że kiedy Petronella przymierzałaby się do zlutowania tych zębów, zaatakowałyby ją nurglingi, które przecież od 5 lat żyły w żołądkach zabójców, tylko czekając na taki moment, co nie miałoby większego sensu, ponieważ logicznie myśląc powinny się one ujawnić zaraz po walce. Drugą sytuacją może być chociażby połudka B w świątyni Shalii. Ja szczerze nie czuję się jakimś bardzo dobrym graczem, ale na sesjach Krainy Zgromadzenia robię co mogę, aby grać Bev Selfies najlepiej jak umiem. I ta scena była dla mnie pod tym względem największym wyzwaniem. Tak jak zapewne pamiętacie, starałam się odegrać zagubienie, strach i szok, które mogły towarzyszyć wtedy postaci. I w ten sposób wywiązała się z tego całkiem ciekawa scena, kiedy to wszyscy po prostu kisnęli ze śmiechu, że moja postać tak panikuje. I starali się jakoś opanować sytuację. Gracz, który nie podłapałby w tym momencie intencji mistrza gry, albo który zwyczajnie nie wczuł się w swoją postać, zapewne odegrałby to w sposób mniej więcej taki. Aha. Jestem w świątyni. Okej. Wiecie chyba, o co mi chodzi. Pamiętajmy, że na jakość danej sceny w równym stopniu wpływa mistrz gry, jak i gracze, więc staramy się dawać z siebie wszystko, aby zapewnić całej drużynie niezapomniane doznania. Ostatnim i myślę, że dość oczywistym punktem na tej liście będzie robienie notatek z sesji. Okażecie w ten sposób zaangażowanie w rozgrywkę, jak i szacunek dla pracy waszego mistrza gry. A jakie wy dalibyście porady graczom, aby mogli lepiej odgrywać swoich bohaterów? Koniecznie podziel się swoimi przemyśleniami na ten temat w komentarzu, a my widzimy się już w niedzielę na następnej sesji. Do zobaczenia!